Mirku, po raz kolejny na Piłsudskiego 138 na nowym stadionie Widzewa, w tym stroju, przed tobą zielona murawa. Co cię sprowadza do Łodzi? Znaczy, najchętniej to bym chciał wyjść i zagrać tutaj na tym pięknym stadionie nowym i na takiej murawie, bo my jak graliśmy, to trochę gorsze były, ale przyjechaliśmy tutaj do pana prezesa porozmawiać trochę o współpracy. Ja prowadzę też szkółkę w Krakowie, też nam pomaga Murapol od wielu, wielu lat. Także przyjechaliśmy tutaj do pana prezesa trochę porozmawiać o takich sprawach też szkółki piłkarskiej, ale też o piłce nożnej. Co chciałbyś, by połączyło twoją Akademię P21 Kraków i odradzający się Widzew Łódź, odradzający się na twoich oczach, bo to widzimy na każdym meczu i ligowym, ale wokół tego wszystkiego to się dzieje w ogóle, wokół klubu? Czy na pewno, no ja trzymam kciuki cały czas i trzymałem zawsze, jak już skończyłem grać, to pierwsza rzecz, jaka patrzę, to oczywiście jaki wynik najbliższy Widzewa, a w tym sezonie to nawet na bieżąco śledzę, tylko jak nie mam gdzieś tam swoich meczów młodzieży, to na bieżąco śledzę wynik Widzewa. No ja życzyłbym sobie, żeby ta współpraca była oczywiście. Chciałbym, żeby moi najlepsi chłopcy też wyjeżdżali, przyjeżdżali do Widzewa. Na to potrzeba parę lat, po to tu przyjechaliśmy rozmawiać na ten temat. Na razie nasi chłopcy odchodzą do różnych klubów, tak? Chociażby teraz do Górnika Zabrze, Korony Kielce, Zagłębia Lubin. Zabierają, no proponują chłopcom 15-letnim, 16, a ja bym chciał, żeby ci chłopcy właśnie jak już Akademia Widzewa, mówię, trochę się odrodzi i będzie grała w tych centralnych ligach przede wszystkim, bo my takie mamy zespoły w swojej Akademii, które grają i podnoszą przez to swoje umiejętności, bo grają z lepszymi. Chcielibyśmy tu sprowadzać, żeby młodzież też tutaj widzewska grała, bo od samego początku, bo ja też pamiętam, jak tu przyjechałem, to też miałem niecałe 18 lat i przyjechałem i się czułem tu od razu bardzo dobrze, tak? I do dzisiaj tak jest. I dzisiaj jak wjeżdżałem do Łodzi, to z sentymentem, no Łódź się zmienia też i można się pogubić przez te autostrady, przez to wszystko, ale na szczęście na stadion Widzewa człowiek jedzie w ciemno. Mirku, to zapytam teraz już o taką trochę podróż sentymentalną. Jesteśmy na nowoczesnym stadionie Widzewa, ty już na tym stadionie byłeś. Stadionie, który na pewno w Polsce dla wielu jest jeszcze ogromnym zaskoczeniem. Na każdym meczu ligowym zapełnia się praktycznie do ostatniego miejsca i to się nie zmienia już od półtora roku. No i to jest fenomen. I w Krakowie też ludzie mnie spotykają. W Krakowie jest bardzo dużo kibiców Widzewa. I spotykają mnie, pytają o to właśnie, jaki to jest fenomen tego wszystkiego. A ja mówię, no to jest sentyment z poprzednich lat, jeszcze za czasów pana Młynarczyka, tak, pana prezesa Bońka, pana mojego byłego kierownika Gabińskiego. No to bym musiał wszystkich chłopców wymieniać, nie chcę nikogo obrażać oczywiście, ale tej całej świty, którą jak ja tu grałem, też ich poznawałem, też się uczyłem tego, jak przychodziłem do Widzewa, tej historii całej i stąd się to wzięło. Później nasze pokolenie podwoiło to i czekamy na właśnie, można powiedzieć, na takie trzecie pokolenie, które z powrotem się odrodzi i będzie pokazywało, jak to my mówimy, ten charakter widzewski, czyli granie do końca. Jest już jakiś zalążek tego, bo jest tutaj trenerem, w tej chwili trener Smuda, który kojarzony jest tutaj z bardzo dobrymi czasami i wprowadzeniem tego charakteru. Także ja bardzo liczę na to, że z roku na rok będzie się... No, najtrudniejsza jest ta trzecia liga jednak. I ja to uważam, bo w drugiej lidze Widzew po paru transferach sobie spokojnie poradzi. Jestem przekonany i więcej przede wszystkim zespołów wchodzi do pierwszej ligi. No to wiemy, że w tej trzeciej lidze jakieś małe potknięcie i może być bardzo ciężko. Ale wierzę w to, że awansujemy i w kolejnych latach już będzie o wiele, wiele łatwiej awansować. To zapytam cię jeszcze o krótki komentarz, bo w sobotę mieliśmy taką lekką powtórkę z historii, zachowując oczywiście rozsądek i proporcje, ale wynik 3-2 z Legią, to jest już historia tego klubu. No 3-2, ja tak jak oglądałem, to właśnie to tak się śmiałem, bo gdzieś tam ze znajomymi to oglądałem i mówiłem, że ulubiony wynik trenera Smudy to jest 3-2 w ogóle, ogólnie taki, on bardzo dużo meczów takich wygrał, bardzo ciężkich, 3-2. Jakby chociaż Brøndby Kopenhaga, gdzie przegraliśmy 3-2, ale było 3-2, ale to było szczęśliwe 3-2 i awansowaliśmy do Ligi Mistrzów.
No ja bym bardzo chciał, ja jeszcze, bo trochę zbaczyłem z tematu w poprzednim pytaniu, do kibiców się odnieść, no to jest fenomen, to jest, na dzień dzisiejszy nie ma tak, no może trzy, nie chcę wymieniać klubów, ale dwa kluby są w Ekstraklasie, gdzie jest taki, gdzie tyle ludzi przychodzi, może tak bym powiedział, ale pod względem dopingu, to i byłem na Zabrzu i oczywiście w Poznaniu, w Warszawie. Jest to może porównywalne, ale tu jednak cały stadion żyje. Tu jest porywany cały stadion i cały stadion krzyczy, także tu chwała tym ludziom wszystkim, że dalej wierzą w Widzew, chociaż to jest czwarty poziom rozrywkowy, ale wierzą w ten Widzew i z tymi działaczami, co dzisiaj są, to wierzę w to, że z roku na rok i za 2 lata i 3 miesiące będziemy świętować wejście do Ekstraklasy.